Cześć, ja jestem Anka, a to jest podcast z pamiętnika farmerki. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie kontynuacją poprzedniego, w którym mówię o tym, jak na własne oczy zobaczyłam swoje marzenie, to znaczy domek w lesie wśród zieleni i śpiewów ptaków. Zakochałam się w tym miejscu z całych sił. Szkopuł jednak leżał w tym, że nie miałam zupełnie kasy. Codziennie i nocami też myślałam, co tu zrobić, żeby móc to kupić. Rozmowy z rodzicielami względem jakiejś pomocy. Mam na myśli pożyczki, bo przecież miałam już swój mały biznes, które pieniążki bym spłacała powoli. No ale niestety takiej pomocy nie uzyskałam. Główkowałam dalej. Którejś nocy przyszła mi do głowy pewna myśl. Poproszę właściciela tej posesji, żeby sprzedał mi tylko sam domek z małym terenem na ogródek. Bo po co mi taki wielki teren, tym bardziej, że kasy na to nie było. Starszy pan przychylił się do mojej propozycji i ustalił pomniejszoną cenę posesji. No cóż, dalej problem z kasą. Nie przestawałam myśleć, jak znaleźć sposób, żeby się udało. Wiosna przyniosła mi olbrzymią niespodziankę. W sklepiku Animals Hobby utargi rosły w oczach dosłownie z dnia na dzień podwójnie, jak nie więcej. Nic z tego nie rozumiałam. Niedługo miała się odbyć międzynarodowa dwudniowa wystawa psów w naszym mieście. Zaczęła mi się kotłować w głowie pewna myśl. Gdyby tak pojechać na tą wystawę z tym moim całym majdanem i zarobić, to byłoby na zadatek, a że utargi nie przestawały zaskakiwać, to może udałoby się wcześniej spłacić kredyt. Wtedy wezmę drugi kredyt, a rok szybko minie i domek będzie mój. Sama nie wierzyłam za bardzo w to, co mi się roiło w mojej głowie w sprawie zakupu tego bajkowego domku. Przyszedł dzień wystawy. My z siostrą w pełnej gotowości pakowałyśmy meble na bagażnik malucha, a na przyczepki trzeba było zapakować towar. Takie ruchome meble bardzo się w tych okolicznościach przydały. Byłam wtedy chora, pamiętam, brałam antybiotyk. Ale cóż, czapka na głowę, tabletka połknięta i do przodu. No i w tym momencie właśnie mój wszechświat, czyli siły natury, przyszły mi z pomocą. Okazało się rano, że pogoda była po prostu straszna. Deszcz, wichura, ciemno. O ironio losu! Ta okropna aura spowodowała, że nikt z konkurencji z wystawców nie przyjechał handlować w taką pogodę. A konkurencja w takich okolicznościach przecież zjeżdżała z całej Polski, tym bardziej, że była to wystawa międzynarodowa. Wzięłyśmy ze sobą parasol taki ogrodowy. Tak wiało, że jedna z nas musiała trzymać parasol obiema rękoma, a druga handlowała. Ruch miałyśmy taki, że dosłownie tłum ludzi stał w kolejce. Było nam ciężko to wszystko ogarnąć, ale dwa dni szybko minęły, a kieszenie pękały od pieniędzy. Kwota, jaką utargowałam, sprawiła, że wszystko zapomniałam o przeciwnościach związanych z handlowaniem na deszczu i wichurze. Pamiętam, że szczęśliwa na drugi dzień pobiegłam o 8 rano do właściciela owego domku z zarobioną kasą na wystawie. Moja propozycja została przyjęta, starszy pan się zgodził, napisał potwierdzenie, że wziął zaliczkę, a ja nie wierzyłam zupełnie w to, że się udało. Notabene nie czekałam do jesieni, bo o wiele wcześniej udało się spłacić kredyt i sfinalizować zakup domku. Jak się później okazało, już z perspektywy doświadczenia prowadzenia sklepu z tą branżą, że co roku właśnie wiosną zwiększały się dwukrotnie obroty, które trwały całe lato. Moje marzenie mieszkania w domku przy lesie spełniło się.
Kończę dzisiejszy podcast, gdyż w moim hoteliku dla zwierząt zarezerwowane wszystkie miejsca, gdzie zjadą pieski i kotki spędzić ze mną święta. Jak to w przyrodzie nic nie ginie. Trzeba jeszcze pewne przygotowania poczynić, choć już najważniejsze sprawy załatwione. Wszystkich serdecznie pozdrawiam i do następnego. PS. W międzyczasie został przywieziony pierwszy pensjonariusz do hoteliku, czyli 1,5-roczny kotek, lecz imienia niestety nie powtórzę, bo co kot, to trudniejsze do zapamiętania imiona. Ale ja nie o tym. Jeden kotek i cały bagażnik akcesoriów potrzebnych kotkowi. Hitem było przywiezione krzesło ze specjalnym futerkiem, które kotek lubi drapać. Później okazało się, że miał również swoją szklaneczkę, bo kotek pije tylko ze szklaneczki. To cudne, kiedy się tak rozpieszcza swoje zwierzątko. Jeszcze raz do następnego. Cześć.